Siema, siema! Z tej strony Dominik i witam was w 14 poradniku na moim kanale. Dziś, po świętach, wypoczęty, mamy poniedziałek, 8:45, zaraz jadę na budowę, ale przed budową stwierdziłem, nagram jeszcze szybki poradnik, żebyście mieli co środę oglądać. Na dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak dodać do jakiejś danej animacji dźwięk, czyli jak macie animację na panel IC, jakieś na podejście, otwieranie drzwi, to w dodatku, że macie otwierane drzwi, możecie dodać do tych otwieranych drzwi jeszcze dźwięk otwierania drzwi. Może taki ciekawy bajer, dzięki mojemu widzowi, oczywiście przez RODO nie będę podawał tu danych, podesłał mi koparkę, znaczy koparkę, to mini ładowarkę, chyba mani tu, kilka tygodni temu. No i napisał, czy bym zrobił taką animację. Jaką? No, pobrałem tu koparkę z LS World, chyba dobrze pamiętam. Zobaczyłem, no faktycznie jest coś takiego, ale to jest do 17. No dobra, to odpalę sobie tam wszystkie te programy i sobie skrypt Lua przerzuciłem do 19. Trochę z problemami, trochę mi to potrwało. Tydzień posiedziałem, tylko przed tym samym jednym skryptem. No ale już wszystko ładnie działa. Cecy, perfecto. Kuźwa. I sobie tak stwierdziłem, co tu nagrać na środę? Nie mam trochę czasu, ciągle robota, zajęcie. To pomyślałem sobie, dobra, podzielę się z wami moim konwercikiem, jak to mówią, skryptu. Mamy plik do pobrania, nazywa się pliki Alexia14 by Prezesiaro. I te pliki pobieracie, będziecie mieli link w opisie lub w komentarzu przypiętym, w sumie to zobaczę. Wchodzimy w te pliki. I tu mamy dźwięk AnimPZR, czyli to jest ten skrypt Lua, wejdę sobie w niego. I głównym autorem był Yves Conator. Dobrze, chyba tak się wymawia, nie wiem. I data. A autorem, oczywiście do farminga ja to zrobiłem, przerobiłem. I jest nawet data, kiedy to zacząłem robić. No i wiadomo, podpisany dźwięk AnimPZR, że była reklama, że to jestem autorem jakimś też tego. Także jak ktoś to chce użyć do swojej modyfikacji, a później wydać, to miło jakby chociaż wspomniał o tych dwóch aktorach, czyli autor, który to zrobi i autor, który to przerzucił. Nie wiem, po co ten przecinek tu dałem. Dobra, niech sobie będzie. No i mamy plik PZ0, czyli w tym pliku mamy wszystkie linijki potrzebne, żeby to powklejać i żeby nam zadziałała animacja. No dobra, to sobie ten plik, który już tu pobraliście, wrzuciliście na pulpit w tym miejscu. Otwieracie PZ0 i tak zostawiacie. Teraz przechodzimy do naszej modyfikacji, czyli dokumenty. Ja mam to wszystko oczywiście tu wrzucone. My Games, Mods, Bizon. Oczywiście cały czas siedzę w Bizonie, ale już Bizon dochodzi do perfecto, czyli skończenia. No i ja sobie powycinałem sporo dźwięków typu wycieraczka, wentylator start, wentylator. Nawet na karcie społeczności mogliście kilka dni temu zauważyć post, jak nagrywałem dźwięki wentylatora. To właśnie ten dźwięk. Mamy urat mocarnie, też ma w tonach dodać się taki dźwięk. Klapa, otwórz klapa, klakson, header, gaz, drzwi. No i jeszcze muszę jechać specjalnie do wujka i nagrać otwieranie i zamykanie rury. Wiecie, ten dźwięk, jak trzeba trzasnąć dobrze, porządnie, żeby ta rura się domknęła. Ale no chyba, że któryś z widzów ma taki dźwięk, pożyczyłby, podzieliłby się, żeby później modyfikacja jeszcze lepiej działała, wyglądała realistyczniej. Czy po prostu poczekacie, ja to sobie zdobędę samemu te dźwięki, tak jak reszta tych praktycznie wszystkich dźwięków. No i z czasem dostaniecie Bizona. To tak, że tych dźwięków jest już sporo, jak widzicie, nawet biegi. Że planów jest bardzo dużo, ale czy wszystko zostanie zrobione? Zobaczcie, 22 pliki, no dobra, bez tego. No z 20, bo tu mamy mucarnię, a tu mamy jeszcze fabrykę maszyn, czyli Bizon. Czyli, że planów jest bardzo dużo na Bizona, ale czy wszystko wypali, to zobaczymy, co będzie z czasem i co będzie z działaniem tego wszystkiego. Dobra, przechodzimy sobie do naszej modyfikacji moddesk. Na początku zaczynamy od moddesk. I jak mamy otworzony, to przechodzimy do naszego pliku PZ0 i te linijki przerzucamy. Nie będę tu już wielce tłumaczył, jak to przerzucać wszystko, ponieważ już to nieraz tłumaczyłem. Na innych poradnikach, na przykład jak dodać konfigurację, też tłumaczyłem to wszystko, więc sobie po prostu w linijkach specjalizację. Tą linijkę kopiujemy, Ctrl-C. W naszej modyfikacji to sobie w tym miejscu wrzucamy, właśnie tak jak ja tu mam wrzucone. Zobaczcie, wrzuciłem. No i oczywiście trzeba field name, czyli to, że jest linijka docelowa, czyli jak u mnie jest folder pierwszy skrypty. Zobaczcie sami, to jest folder skrypty, widzimy. No to w tym folderze musi być ta animacja, czyli folder docelowy, slash.
I nazwa animacji .lua, czyli jaka to jest końcówka, czyli z lekcji informatyki, zapomniałem jak to się nazywa fachowo. Nie forma, tylko dobra, nie mieszało to, każdy wie o co chodzi. No i kolejna linijka Space Zero to jest jakiś typ. Oczywiście, jeżeli ktoś tego nie ma, bo może tak być. Lajkuj, komentuj, udostępnij. Kuźwa, jaka akcja o 9 rano, kurier czy listonosz do drzwi zapukał. No tak wcześnie rano, to inni ludzie jeszcze śpią. Miesza o to, przechodzimy dalej do poradnika. Na czym to skończyłem? A skończyłem na tym, że jeżeli ktoś nie ma tej linijki danej, to może sobie ją bardzo łatwo stworzyć. Też o tym mówiłem na poradniku, jak dodać konfigurację, co trzeba w tym miejscu wpisać, o co z tym chodzi, jaka to jest linijka docelowa, to też o co chodzi. Także ja to już wszystko tłumaczyłem na innym poradniku, więc nie będę teraz tego tłumaczył. Najważniejsza rzecz to jest, jak macie już tą linijkę, to musicie między typami wkleić specjalizację tego do naszej modyfikacji, tak jak ja tu zrobiłem. Jeżeli macie więcej modyfikacji, bo na przykład tu dojdzie jeszcze, w tym miejscu dojdzie header, czyli tu jeszcze wkleję, jak będę, na razie header jest na, bez tego jest dodanym, bo nie ma, w tym nie ma kategorii, w tym nie ma nazwy bez zero, tylko jest cutter, czy jak to tam się nazywa po angielsku, header. Ale jak będę chciał dodać więcej konfiguracji wszystkiego, to muszę w tym miejscu dodać to samo i z dźwiękami i tak dalej. Na razie jest tylko jedna rzecz i to linijkę wklejamy. Dobra, trochę zajebałem, bo listonosz tam... Listonosz, tak, to listonosz był. Trochę mi zajebał, ale dobra, chuj z tym. I co, na moddesk to będzie wszystko. Możemy sobie tu zapisać. Tak. I teraz przechodzimy do pliku XML naszej modyfikacji, czyli na dobrą sprawą jest bizon header, bizon tu. I przechodzimy tam, gdzie mamy nasze animacje. Ja to sobie mam gdzieś tam bardzo, bardzo na dole daleko. Tu są kolory, to jest daleko. Tu są skrypty, czyli moje animacje. Tu wiadomo, panel IC, tu nic nie robimy. Tu mamy animacje, czyli to jak to jest animacja, jakiś tam chyba drążka. To jest animacja chyba... ma wibracji jego, jak się odpali. Tu mamy wszystkie animacje tych wajch i tak dalej. Oczywiście z dźwiękiem biegu. To już pewnie ktoś może podłapać, jak można dodać wszystkie dźwięki biegów i tak dalej bardzo łatwo. Każda animacja będzie miała swój dźwięk wajchi, przełożenie. No dobra, jeżeli już na pewno ktoś to będzie używać, ale jeżeli już masz to naprawdę gdzieś użyć i masz się chwalić, że to sam wymyśliłeś i tak dalej, to nie bądź jakim chujem i no bądź szczery, to szanuje człowiek inny zawsze. Rura animacja, właśnie w tym miejscu muszę zrobić dźwięki do rury. Ale lecimy dalej, to tam swoją drogą, świto to też swoją wszystko drogą. I mamy teraz tak, mamy klapa 1, czyli to są te dźwięki klapy, to wszystkie te dźwięki klapy, wszystkie drzwi mają, widzimy, wszystko już jest pododawane. Sprawdzamy, dziś sobie dodamy dźwięk wycieraczki. Mamy swoją animację w linijce odtąd dotąd. Tu mamy oczywiście rozpisaną całą animację i o tym też już tłumaczyłem, jak dodawać panel IC, czy w innych poradnikach też już to tłumaczyłem, jak to robić i o co chodzi. Nawet w tym pliku macie to jeszcze tą linijkę z panelu IC z animacjami, tylko dodana jest linijka jeszcze do dźwięków. Czyli to jest po prostu, jak ktoś nie potrafi tego, to może sobie wrócić do panelu IC, poradnik poprzedni, 13, i się nauczy wszystkiego. Z czasem oczywiście, jeżeli nie jest kumaty, to trochę mu to zajmie. Mieszało to. Między końcówką tej linijki a pierwszą animacją robimy sobie dwa enterki w ten sposób, jak widzicie na poradniku. I te dwie linijki open i close sobie kopiujemy stąd i w tym miejscu wklejamy past. No i teraz jak się zrobi jakaś przerwa, to ta przerwa może zostać, albo po prostu sobie usuniecie. Ja sobie to usunę, po co mają być zbędne linijki. Tu akurat są zbędne linijki, bo to jest inna wycieraczka, to jest inna wycieraczka i to jest inna wycieraczka. Czytałem, że trzy wycieraczki różne. Wiecie, no bizon już ma 50 konfiguracji, więc nie ma też co tutaj płakać, no. A linijek jest wciul zrobionych już od różnych animacji. No najgorzej jest chyba z kogutami, bo jeszcze koguty muszę poprawić, coś tam, ale to mieszało to. To z czasem się zrobi wszystko. I jak mamy już linijki docelowe, teraz jak te linijki napisać? Ano mianowicie... Oczywiście w tym pliku nie będę tutaj dawał, jak te linijki będą wyglądać, ponieważ ktoś sobie może to komuś wysłać i sobie ktoś doda, tak wiecie, stąd, patrząc się na to, wiele osób, no wiele, no bardzo dużo ludzi może sobie dodać tą linijkę tylko z tych linijek, nie, nawet nie oglądając poradnika, dlatego jeżeli ktoś nie będzie wiedział, jakie to linijki wpisać, to zajrzy do mnie. Nawet piszę, jak w więcej poradników znajdziesz na moim kanale.
Dobra, mamy wycieraczkę i oczywiście też jest taka sprawa, że jak wycieraczka, jeżeli tej linijki, co tu jest looping through, czyli tego jak nie mamy, to jest jedna animacja, czyli ona klikniesz i ona do pewnego momentu, do tego czasu ona się zatrzyma. A to oznacza, że ta animacja będzie cały czas się powtarzać w kółko, czyli ta wycieraczka będzie się kręcić w lewo, prawo, lewo, prawo. To samo jest z dźwiękiem, dźwięk będzie też pracował cały czas. Będzie lewo, prawo chodził, chyba że jak będziecie mieli tu false, albo będziecie mieli tą linijkę tak jak tu. Czyli ten dźwięk, powiedzmy, otwieranie otworzy się i się zgaśnie, a zamykanie też będzie swoją drogą. Chyba coś trzeba takiego nagrać, o co chodzi z tym, co to jest, bo wiele osób też się pyta. W ogóle też nie wiedzą, co to jest. Dobra, przechodzimy teraz linijkę. No to jak w sam raz, od pliku, gdzie jest nasz moddesk, szukamy dźwięki. Dźwięki są w tym miejscu, kopiujemy, znaczy kopiujemy, no kopiujemy nazwę, Ctrl-C. Wchodzimy i teraz w linijce docelowej całą to zaznaczamy między tym ptaszkiem a tym ptaszkiem. Ctrl Past. Dźwięki i robimy teraz slash, czyli ten ukośnik. To się nazywa fachowo slash. Otwieramy nasz plik dźwięki i szukamy wycieraczkę. Mamy tu wycieraczka, czyli znowu zmieniamy nazwę, aby całą skopiować. Ctrl C. Czekaj jeszcze raz, bo chyba coś wkleiłem nie tego. A nie, przypadkiem. Ctrl C. Ctrl Past, kropka OGG, jeszcze format. Ja to robię w OGG. A jak ktoś nie wie, jaki format, to właściwości i tu sobie sprawdza. Jeżeli ktoś nie umie zrobić własnego dźwięku, czyli ktoś nagra sobie telefonem, dyktafonem, kamerą, czyli mikrofalą, lodówką, innym odkurzaczem dźwięk na polu waszej maszyny, nie wie, jak to dodać do Farminga, na moim kanale też znajduje się poradnik, jak dodać dźwięk do waszej modyfikacji. Także też zapraszam na niego. Jest dużo już poradników i można wszystkiego się już nauczyć powoli. No i mamy linijkę dodaną i teraz tą linijkę możemy sobie skopiować niżej, czyli niby zamykanie. Powiem szczerze, że bez różnicy, czy to są te same linijki, czy nie, bo w animacji, która się cały czas powtarza, nie będzie tego słychać, czy to jest taka animacja. Możecie w sumie też, nie wiem, tą linijkę, czy tą open usunąć. Nic się nie stanie, jak zamiast open zrobicie tylko sam sound, to i tak program znajdzie, że to jest jakiś dźwięk i tak. Oczywiście ten program nie jest jeszcze tak utalentowany przez głównego autora, że można zrobić dźwięk, że będzie jeden dźwięk przez całą animację. W sensie, że animacja w ten sposób na kliknięcie i klikniesz, otworzą się drzwi, ale dźwięk będzie cały czas grał. No jeszcze tego akurat nie upatentował, albo ja tego jeszcze w tym skrypcie nie ogarnąłem, no ale dobra, tu mam wszystko dodane i tak jak teraz właśnie zaznaczyłem, tak to powinno wyglądać. Ctrl S, możemy to wyjść, możemy ten plik pomocny też zamknąć, jest potrzebny, tu zamykamy nasz plik, oczywiście od modyfikacji też zamykamy. No i przechodzimy w sumie już do gry, bo już wszystko jest prawidłowo dodane. Farming 19 i lecimy do gry. Bizon jak na razie nie posiada dalej żadnych błędów, wszystko ładnie działa jak trzeba. Chwila, przyciszę trochę sobie. Mam za głośno. On będzie lepiej teraz. No i kariera. I ten zapis jest do testów mojej aplikacji. No i dobra, wszystko jest ok. Co jeszcze miałem dodać? No, Bizon nie posiada żadnych błędów. Posiada śpiewną konfigurację. Jeszcze zostało mi dokończyć te dźwięki. Też taki bajer opatentowałem sobie. No, ciekawe, zobaczymy, czy to się przyjmie wam i czy w ogóle ktoś ten poradnik będzie chciał oglądać, bo chyba nikt o tym nawet nie słyszał. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, nie będę tutaj mówił na pałę. Dobra, przechodzimy do sklepu. Kombajny standardowo, idziemy na sam koniec. Dajemy kilka enterków, żeby zobaczyć, czy nie ma błędów. I raczej nie powinno być żadnych błędów. Oczywiście pewnie będą linijki od. Tak, są linijki od czytania bizona, felgi, koguta i takie tam pierdoły różne, co się wpisały. Bizon wersja dla ubogich, bez żadnych klap. Ja tu sobie nie będę wielce tutaj konfigurował, tylko zrobię sobie zbiornik, którego oczywiście wam mówiłem wcześniej. Ten dodatkowy zbiornik. Plandeka to jest pizza na wodę zrobiony już później. Na innym odcinku nie wytłumaczę, dlaczego w ten sposób to się dzieje, bo już teraz nie mam na to czasu nawet. Muszę się śpieszyć. Numery to nieważne, ale teraz tak, kabiny sobie ostatnio wezmę, bo mi się najbardziej komfortowa kabina podoba. Wezmę sobie, zmienię kolor na czarny. Kabinki.
Teraz jest fajnie, wiatrak w kabinie to tam jeszcze niepotrzebny, bo on... Znaczy w sumie nie wiem, czy pokazywam na jakimś odcinku, czy nie ten wiatrak, jak on działa. No nie pamiętam w sumie szczerze. Dobra, wycieraczka się wczytała. Teraz nawet dobra, już ten wiatrak wam też pokażę, jak to działa. Chociaż jeszcze dźwięku nie dodałem. No plan deka to nic, bez naklejek, zbiornik, tu też doszło kilka nowych. No ja wiem, już nie pamiętam, co wam ostatnio tym pokazywałem. Na prośbę oczywiście widzów i widzowie to podsyłają pomysły i tak dalej, tekstury. Doszedł właśnie ten New Holland. Nie, już to chyba już tłumaczyłem na jednym z odcinków wcześniej. Dobra, myślę, to też było. Podłoga, gaśnica, naklejki, słoma, ozdoby w gaśnicę. Rodzaj koguta, osobnika, rozkładanie rury, to też było. Ozdoby na rurze. O, ozdoby na rurze. Oczywiście kolejni widzowie poprosili o halogen i halogen jest, a teraz w najbliższym czasie, jak będę miał tylko czasu, trochę więcej, zajmie się Dominik tą szmatą na rurze z tyłu. Odblaski, paski, chłona, to już kiedyś pokazywałem coś. Naklejki tył, to nic się zmieniło. Plan deka, to też nic z tym nie było. Naklejki cały bizonek, więcej światłami. Schodki, słony dół, to chyba już pokazywałem, że to też doleciało. Osłony dół możemy sobie wybrać lewo, prawo czy obie. Co to jeszcze? Schodki, możemy, też chyba pokazywałem wcześniej na jakimś odcinku to. Nie chcę przeciągać tego. Klapy boczne, lewa, prawa lub wszystkie. Klawa, bok, lewy, chłodnica, czyli ta chłodnica. Ona nie należy do jakichś idealnie zrobionych, ale to też nawet nie jest mój model, tylko przez widza. Poprosił, także i zrobiłem. No na kliki PGR też już chyba pokazywałem wcześniej. Tak, model Bizona też już tłumaczę, o co z tym chodzi. To jeszcze tylko na szybkiego wybiorę sobie naklejki jakieś dodatkowe, żeby to zbiornik. Mam to naklejki wylot, jeszcze dodam, żeby to miało sens jakiś, bo tak to na razie to dupne jest. O, widzimy. Oczywiście ten pasek naklejek ma tak ładnie, tu ma ładnie wycięte kółeczka. Jest zrobiony tak, jak powinien być. 50-56 bizon, nie, tu nie ma żadnych pasków, tu też nie ma żadnych pasków. A już naklejka od Z057. Nie, to jest New Holland akurat z tyłu, ale jeszcze jest Z057. Ten. Widzimy już, tu ma wszystko ładnie powycinane, tu ma oczywiście szczeliny, bo jest sklep otwierany, tu też sklep jest otwierany, w tym miejscu też. Tu ma wszystko pozaokrąglone, tu ma idealnie powycinane w programie do modelowania, tak jak i tu. Także to jest chyba najlepiej wykonany bizon, jaki może być do farminga. Jest najbardziej chyba, no najbardziej jest przełożone do niego wszystko, co ja robię. No mam taką myśl, że najlepszego na pewno nie znajdziecie w farmingu dotychczas. No i kupię. Oczywiście też trochę się może zapierdolić mi komputer, bo jak to wiecie, pion konfiguracji to też swoje robi. No i dobra. Mamy panel IC. No i oczywiście wiatrak i wentylator, jeżeli to jest animacja Loping, że się będzie powtarzać, ona będzie działać nawet na wyłączonym silniku. Może sobie wycieraczkę. Jak dobrze słyszeliście, dźwięk jest udany, dźwięk współpracuje z animacją. Jeżeli nieraz dźwięk będzie nie współpracował z animacją, to znaczy, że trzeba dźwięk w jakimś danym momencie przyciąć w programie, jak pokazywałem na innym poradniku, lub po prostu animację wydłużyć lub skrócić. Wentylator jeszcze animacji żadnej nie ma, dźwięku, ale animacja cała jest i ona cały czas się może kręcić do bólu, aż nie wiem, komputer wam wybuchnie, no bo śmieję się. Dźwięk otwierania. Czekaj, coś mi się spierdoliło. To jest dźwięk od klapy, a nie od drzwi. Dobra, do poprawki. Tu mamy dobry dźwięk. Tu z tyłu mamy dźwięk tego, ale to wiadomo, to jest rura akurat, bo widać nawet w lusterkach. Widzimy. O. No i ładnie. Oczywiście, jeżeli teraz widzicie, lusterka są nieustawione, to taki problem. Robicie myszką tak do przodu, widzicie, możemy patrzeć się na lusterkach, czy dobrze tam ktoś jedzie, czy nie, podczas kręcania. Ktoś się wiele razy mnie pytał, nawet kilka osób, jak taka kamera fajnie się porusza. A to jest moja autorska animacja i z czasem się dowiecie wszystkiego na jej temat, jak i reszcie bizona. Oczywiście na podejście też można wszystko zrobić. Widzicie, jest dźwięk otwierania, tu jest dźwięk składania. Oczywiście dźwięk jest ten sam, ale no już liczą się chęci, tak? Też fajny bajer, zobaczcie, jest kolizja, widzicie? Jest kolizja.
Boże, nie ma kolizji. Dobra, najlepiej jest chyba w ten sposób pokazać. O, gdzie jest tu kolizja? Kolizja dalej jest. Widzicie, jak to jest fajnie zrobione. Kolejny dźwięk. I nawet tu chłodnica. Jest dźwięk. Tandeka oczywiście żadnego dźwięku nie ma, że zdejmowana. Zapomniałem o klapie na silniku, dobra. Ale jak chyba kliknie, to dźwięk jest tak. No i tu mamy kolejno. Także każda rzecz w tym bizonie. Można okno otworzyć w ogóle? Można. Tego akurat nie wiedziałem. Nie, dobra. Także każda animacja posiada swój dźwięk dany. No i bizon jak bizon, tak jak wygląda teraz, widzicie jego albo z ikonki. No myślę, że poranik jest spoko, animacja wam się przyda. Mam nadzieję, że będzie coraz częściej wpadać na mój kanał, czekać na bizon, oglądać też inne filmiki niezwiązane z farmingiem. Tak, żebym po prostu miał ten przyrost w statystykach. Takie podziękowanie, że czekacie na mnie. Jeszcze taka jedna sytuacja, że na klawisz X, przesunę sobie kamerę. Widzicie, jest mocarnia włączona. Z dźwiękiem oczywiście. A jak sobie widzimy, cały czas bizon pracuje. A mocarnia też. Oczywiście, żeby nie było hejtu, może coś tutaj źle jeszcze jest dodane, tu jeszcze coś może nie działać. To jest wszystko w trakcie pracy, żeby tu jeszcze nie było jakichś hejtów, że coś tu źle, jakaś animacja dodana czy coś. To z czasem się zrobi, wyteguje, spokojnie. Dobra, na ten odcinek to wszystko. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie na inne moje poprzednie odcineczki. No i co tutaj? Czekajcie na bizona, bo wkrótce więcej informacji, kiedy co zostanie wydane. Siema!